Witam serdecznie, nazywam się Nikola Krzywietka, chodzę do gimnazjum w Żyjstrzewie. Myślę, że powód tutaj w eksperymencie jest bardzo dobrym pomysłem na naszą wymianę polsko-niemiecką. Tutaj zabawa na przykład ile siły w sobie drzemie jest bardzo dobrym pomysłem. Tutaj jest jeszcze zabawa na wózkach inwalidzkich. Myślę, że to jest dobry pomysł na taką zabawę, ponieważ można zobaczyć, jak wiele ludzi cierpi na tych wózkach i jak można pomóc tym ludziom. Myślę, że to bardzo łączy wszystkich nas w tej zabawie. Erste hat sich Nikola Krzewietke aus der Schule in Żyjstrzewo geäußert. Es gefällt ihr sehr hier im Experiment. Und das Besondere, was ihr hier gefällt, ist das Krafttraining. Sie ist beeindruckt vor allem von diesen Übungen, Erfahrungen, die sie machen konnte mit Rollstühlen. Jetzt weiß sie, wie viel Kraft, wie viel Determination die kranken Leute brauchen, um alle Behindernisse und eigentlich Hindernisse zu bekämpfen. Also ich bin Leonie Tiedemann und ich finde hier am Experimentenzentrum am besten die Wasserspiele. Und da kann man nämlich viel über das Wasser, wie man die Experimente da steuern muss und was man da alles so halt machen muss. Zum Beispiel bei dem einen Wellenbecken. Nazywam się Leonie Tiedemann, jestem z Oldendorf. I to, co mi się tutaj najbardziej spodobało, to wszelkie eksperymenty związane z wodą. Szczególną uwagę przykuł taki mini basen, gdzie podnosił się i opadał poziom wody. Agata, was bedeutet das? Was bedeutet das? Ich glaube, man kann das... Yeah!
Tak, to jest tak. Dobra. Dobra. Tak.